Rajd Rzeszowski jest umieszczony w kalendarzu rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. W tym roku została rozegrana 22. edycja tej popularnej imprezy. Odbyła się ona w dniach 9 i 10 sierpnia. Do startu zgłosiły się 92 załogi, które rywalizowały w różnych kategoriach. Rzeszowski Rajd jest bowiem eliminacją i wspomnianych Mistrzostw Polski, i rajdowego Pucharu Polski, a także rajdowych mistrzostw FIA CZ. 172 km trasy podzielono na 11 odcinków specjalnych. Były trudne technicznie i wymagające, ale co podkreślali zgodnie wszyscy uczestnicy, utrzymane w dobrym stanie. W ogóle rzeszowska impreza zbiera same pochwały. Zawodnicy zawsze wypowiadają się o rzeszowskim rajdzie w samych superlatywach. Chwaleni są organizatorzy, którzy nie utrudniają, a wręcz ułatwiają udział. Przy trasie gromadzi się zawsze mnóstwo kibiców i co warto zauważyć, są oni zdyscyplinowani. Sierpniowy termin to prawie gwarancja sprzyjającej wakacyjnej pogody. W tym roku tropikalne temperatury postawiły zawodnikom wysoko poprzeczkę. Mimo to na twarzach dominowały uśmiechy, a nie zdenerwowanie czy frustracja. A teraz parę słów o wynikach. Po zaciętym pojedynku pierwszego dnia z reprezentantem gospodarzy Grzegorzem Grzybem podczas drugiego etapu podkręcił tempo faworyt imprezy, lider klasyfikacji Kajetan Kajetanowicz, który ostatecznie zwyciężył w 22. rajdzie rzeszowskim. Na podium stanęli ponadto Maciej Rzeźnik i wspomniany Grzegorz Grzyb. Kochani, czasami czyn, który przynosi nam chwilę szczęścia, okupowany jest naprawdę wielką, ciężką, mozolną pracą, jaką wykonali wszyscy zawodnicy, a przede wszystkim poprosimy o brawa jeszcze raz na całą